Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Niestety ten zarezerwowany przez kogoś. A ten 12 rok 7900, tylko tu jest fajna wersja. USX Xenon, sam parkuje. Przód, tył, parktroniki. Automatik. Chyba jest... Gdzie mój człowiek? Gdzie mój człowiek z brodą? Jakuca, przepraszam. Ten jest fajna wersja, widziałeś to? Sam parkuje. Parktronik, przód, tył. Tu gdzieś Klar podobno schodzi. Tu. Hey, hello. Do godzinki będzie na miejscu. A to dobrze malowane czy źle? Warto wiedzieć. Do godzinki będzie na chacie majster tutaj. Mhm. Czyli koło 10 z haczykiem. Z takimi raczej z fabryki nie wychodzą, nie? No, to jest pasa, to jest dla ludu. Mówisz to. Można miernik przystawić, się dowiemy, czy Gienek tu haratał coś po... Czy nie haratał? Czekajcie, bo... Mierników, panie, cała siatka. Jak ktoś chce zmierzyć, to nie ma czym. Cyrklem. Ekierka, kątomierz. Nic nie, bo nic nie pisze. Pisane. Menu pomiar? No. Naprawdę. Stówka. Haha, guzik. Guzik, widzę, się pomylił. A tu? Tak wychodzi z fabryki. Dabo nie malowali tyle. Jak się robi odcięcie do dolini. Ja ślepy jestem, 120. Mhm. Ślepy bez okularów, natomiast jak dobrze przyłożę, często ten pył robi to, że jest grubiej. To też niewiele. Jak klałem? 180. Też niewiele. Bo krzywo położyłem pewnie. Pyta się coś. Warte z nim, mistrzuniu? Jest mniej coś? Był ślepy. 180. Halo! Już się majster znalazł, bo wersja jest naprawdę fajna. I lampa jest, i parkownik. Przodek, tyłek. Widać, że przyjechany świeżo, bo... Uko to dzwoni. Tam miejsca, gdzie się to szczególnie intryguje. Zobacz, na jaki fotel jest nieuciorany. I bok, i ten dół z siadania. Luftereczko grzane. Korba z przodu, korba. Żartuję, żartuję. Tempomacik. Siedzonko grzane, fajna wersja. To ledwie jedna warstwa. Jak jest półokrągłe, to starał się mierzyć tak, żeby znaleźć płaską powierzchnię. Na półokrągłe lubi pokazać więcej. Albo w takim zagłębieniu typu nisza, jak tutaj. No nic, poczekamy chwilę. Nie byłeś? Tam gdzie sugerowałem, że to czarne auto, to czarne... Dawaj! Teraz majster już przylazł, ale iść tam. Zadymić. Dwa elementy lakierowane powtórnie. Te drzwi i prawy przedni błotnik. Teraz do widza idę sprawdzić insygnię jeszcze, bo widzę wyraził zainteresowanie insygnią. Ten tu ładny skubany też sam parkuje. Fajna lampa. Partoniki przód, tył. Panu. Navi. Duża. Automat. Gili, gili w każdej i chwili, chwili. 4Motion, jej, jechaniutki. K2
ktoś to zarezerwował takie gołe? Chyba, że tanio było. Bez lampy, bez samoparkowacza. Gniotka na dachu, ale jak jest tanio, to Passat zawsze kultowo się może podobać.